Witajcie kochani, kolejnego dnia na grzybobraniu. Dzisiaj mamy 13 października. No i znów się wybrałam na grzybki. No ale dzisiaj wyjątkowo dość późno. Bo mamy godzinę. No nie widać. Nie widać, ale 15:42. No i zobaczymy, czy będą jakieś grzybki. Po sobocie. Na razie pod grzybeczki parę są. Mamy prawdziweczkę. Jak fajnie urósł. Należąco. Piękny. Wczoraj nie miałam żadnej sztuki. Bo nawet nie chodziłam w miejsce prawdziwkowe. A dzisiaj jakiś jeden się znalazł na razie. Jest jeszcze maluszek. I kolejny. I to kolejny grubasek. Dwa piękne grubaski. I kolejne dwa grubaski. Dzisiaj to jest tak gorąco, naprawdę upał. 16 godzina, ale jest okropny upał. W bluzie jestem, to mi tak gorąco, okropnie. Jeszcze wychodzą takie maluszki. Ale niby deszcz padał. Ale dwa dni wiatr wiał. O kurde. Osuszył tam ściółkę. Aj, to jakie piękne dwa. Trzy nawet maluszek jeszcze. A już normalnie liście szeleszczą. Ciepło jest, ale jakby tak w nocy trochę pokropiło, to by było super. W dzień by było ciepło, a w nocy by deszczyk padał. I grzybnia by była konkretna. Grzybki by rosły. Ten jakiś nadgryziony. No i jeszcze piękne grubaski się znajdują. Dwa dni temu byłam w tym miejscu. W piątek. A dzisiaj niedziela. Już trochę urosło tych podgrzybeczków. Ten jaki spory. Jaką nogę ma. Piękny.
sobotę ludzie chodzili i dzisiaj tak samo do południa i jeszcze po nich trochę zbieram tych podgrzybeczków. Łepek się urwał. To co? Tu jakiś śmieszny. Ale beczułka. Ja cię kręcę. Jaki śmieszny. Ale piękny. Ale narosło tych podgrzybeczków. W tym roku to wszystkie są takie fajne, grubaski, naprawdę piękne.
No i takie same grubaski. Nie na tych chudych nóżkach. To są w jagodach zawsze. Na tych chudych nóżkach. No, a w moich lasach to takie grubiutkie, piękne. To noga naprawdę taka gruba. Po prostu prześliczna. Taki pięknik. Normalnie jak malowany. No piękne. No i zobaczcie, no. Jakie gruba noga. Piękna. Cały czas wyrywam, wykręcam, nic odpoczynku nie mam. O, jeszcze tu się ukrył. I takie grubaski same. I tu jakiś grubasek. Kolejny. No same grubaski. Jeszcze tutaj mimo minęła. Jeden w drugi. A ten to chyba największy dzisiaj i najgrubszy. Jaki piękniś. I obok następny. No i zobaczcie, dzisiaj znów cały koszyk. Dzisiaj były piękne podgrzybaczki, takie same grubiutkie, że no naprawdę nie spodziewałam się, że dzisiaj będą podgrzybki. Bo w sobotę chodzili ludzie, dzisiaj do południa, to myślałam, że ja nic nie znajdę. A tu takie były same grubaski. No dosłownie piękne. Takie grubaski były wszystko dzisiaj. No i ten prawdziweczek. Jeszcze na koniec tego znalazłam. To mi się połamał. No jeszcze ten jeden i na spodzie jeszcze jeden był prawdziweczek. No i dzisiaj takie miłe zaskoczenie, że cały koszyczek znów jest pod grzybków. To do następnego. Pa, pa.